Hello, hello, godzina 23:15, 6 października 2021 roku. Tak jak obiecywałem, będziemy teraz przedstawiać sobie poszczególne opcje w systemie Linux. W tle słyszycie tyle Sorry, Memory, ale tak być musi. Multimedia, właśnie co dograliśmy, tak jak mówiłem, OBS-a dograliśmy sobie VLC, dograliśmy Audacity. Bardzo ważne, że właśnie jest ten player. Teraz, w momencie, kiedy skończę to nagranie, będziemy sobie odtwarzać właśnie w tym playerze. On jest lekki, odtwarza wszystkie możliwe pliki i polecam, żebyście to robili. Jest wieczór, dlatego mówię półszeptem, nie chcę cię obudzić. Jednak obiecywałem, że będziemy właśnie pokazywać bezpośrednio z tego systemu, jak pracuje OBS, jak możemy sobie tutaj poradzić w prosty sposób. Zróbmy sobie przeglądareczkę, taką sobie wrzuciłem, specjalną. Polega to na tym, że bezpośrednio, tak jak widzicie, jesteśmy na stronie Zorina i ta przeglądarka sobie będzie wyszukiwała z tego poziomu, ale oczywiście search będzie przez Google. No i zobaczmy, co tutaj możemy sobie wyszukać. No, tu płynie energia, oczywiście mamy wszelakie tutaj information. Powiem szczerze, że bardzo ładnie to wszystko chodzi. Aktualności. Co o Linuxie możemy sobie wyszukać? O, widzimy, co tutaj się dzieje. To jest wersja aktualnie, jeśli patrzymy sobie na wersję, na której pracujemy, to tutaj będziemy sobie patrzeć na wersję Zorina. Linux Zorin, możecie sobie o nim poczytać, że to jest dystrybucja Linuxa oparta na Ubuntu, zaprojektowana dla nowicjuszy Linuxa. Interfejs graficzny w stylu Windows. Styknie, jeśli chcecie sobie popatrzeć, jak to funkcjonuje, to mniej więcej jak poszukacie w internecie, będziecie wiedzieć wszystko. To by było na tyle. Good luck.